każda sprawa, którą poruszamy, jakoś krąży wokół tematu współpracy z rządem i właśnie z samorządu. Czy wyobrażam sobie jakąś formę współpracy, jeśli chodzi o zmianę patronów ulic, chodzi o komunistycznych patronów ulic, wypracowanie jakiejś formuły, która byłaby no, do zaakceptowania i przez Pana, i przez Radę Warszawy, a także przez rządzących? No tak, tylko że rządzący tutaj tak naprawdę nie mają nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o zmianę ulic, nazw ulic i patronów ulic, dlatego że to jest wyłączna prerogatywa Rady Miasta. I na tym polegał cały problem. Nie na zmianie patronów, tylko na to, że rząd postanowił to zrobić i wojewoda z pogwałceniem prawa, co potwierdził sąd. Ja na ten temat z radnymi będę rozmawiał. Uważam, że to nie Rada Miasta i ja powinniśmy wydawać wyroki historyczne, natomiast na pewno jest kilku takich patronów, których w Warszawie nie powinno być i kilku godnych patronów, którzy w Warszawie powinni mieć swoje ulice. To będzie decyzja Rady Miasta i na ten temat na pewno będziemy rozmawiać. Na razie wracamy do tego stanu, który jest zgodny z prawem. A czy wśród tych godnych patronów znalazł Pan miejsce dla świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego? Ja wielokrotnie na ten temat odpowiadałem. Ja uważam, że Lech Kaczyński na pewno zasłużył na ulicę w Warszawie i trzeba po prostu o tym porozmawiać. Ja myślę, że większość warszawiaków zgodziłaby się na to, żeby jedna z ulic, która jest na przykład przy Muzeum Powstania Warszawskiego, nosiła imię pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I myślę, że to byłby taki temat, który też nie wzbudziłby wielu kontrowersji. Problemem było to, że te zmiany zostały wprowadzone z pogwałceniem prawa, bez żadnych konsultacji z samorządem. A to jest najważniejsze. To jest prerogatywa samorządu, to są decyzje Rady Miasta i to powinno być respektowane, tak żeby tego typu zmiany dokonywane były z poszanowaniem, pełnym poszanowaniem prawa.